Cześć i czołem, moi kochani, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Tak, powróciłam już naprawdę do nagrywania. Ostatnio oglądaliście bardzo dużo moich vlogów z Polski, no bo miałam zapas. Teraz, dzisiaj właśnie wam wrzuciłam przedostatni vlog z Polski. Został mi jeszcze jeden i jeszcze dwa hole zakupowe, które nagrałam, znaczy jeden hol w dwóch częściach, tak to powiem. Który nagrałam po samym powrocie do domu. Jak wróciliśmy we wtorek, to w środę nagrywałam, zanim jeszcze wszystko rozpakowałam, więc to na was jeszcze czeka. W międzyczasie oczywiście pojawiły się ulubieńcy i projekt Denko, no i dzisiaj już postanowiłam nagrać dla was vloga, bo naprawdę już się za tym stęskniłam. Stęskniłam się za nagrywaniem, za gadaniem do was, no i stwierdziłam, że nie, dzisiaj już muszę nagrać coś. Chociaż i tak tego vloga zobaczycie z troszkę z opóźnieniem znowu, bo mam, no jeszcze zapasy troszkę. Trochę późno, co prawda, się dzisiaj do was odzywam. Ogólnie już od wczoraj miałam plan, że dzisiaj do was pogadam, ale jakoś tak nie miałam wcześniej czasu jakoś i w ogóle dzisiaj trochę późno wstałam, szczerze mówiąc, ale za to wczoraj się nie wyspałam, ale to wam powiem za chwilę dlaczego. No i jest za 23, także trochę późno, ale to nic, bo przynajmniej vlog będzie krótszy. Tak, kochani, dzisiaj mamy wtorek, 5 sierpnia. Tak jak mówiłam, wy to zobaczycie dużo później, ale dzisiaj właśnie mija miesiąc, odkąd jestem mężatką. Także bardzo szybko zleciał ten czas, naprawdę nie wiem kiedy. I mamy pierwszą miesięcznicę, tak. Oczywiście nie będziemy obchodzić żadnych miesięcznic, nie. Tylko akurat to jest taka pierwsza, więc taka wyjątkowa, bym powiedziała. Ogólnie pogoda, no to totalna porażka, jest tak bardziej już jesiennie, ale jest ciepło, nie jest jakoś bardzo, bardzo zimno. Wczoraj się nie wyspałam, dlatego że byliśmy w Londynie i musiałam wstać o 6 rano, bo o 8 wyjeżdżaliśmy, dlatego że jechaliśmy do ambasady, bo muszę zrobić sobie nowe dokumenty, tak? No wiadomo, zmieniłam nazwisko, więc muszę mieć nowe dokumenty. Jeżeli chodzi o dowód, to złożyłam w Polsce i... Znaczy wniosek o dowód złożyłam w Polsce i mogę go już odebrać 12 września, ale się do Polski nie wybieram, znaczy nie do Grudziądza. No a paszport stwierdziłam, że zrobię tutaj, bo no, dopiero w przyszłym roku prawdopodobnie będziemy w Polsce, więc chciałabym już mieć ten paszport. I ogólnie powiem wam, że na paszport czeka się 6 tygodni. Ale na stronie, jak ja czytałam tam ambasady, to było napisane, że jeżeli oni mają bardzo dużo wniosków, to ten czas się wydłuża. No i niestety teraz mają bardzo dużo wniosków i ja muszę czekać na paszport aż ponad 10 tygodni, także... Nie bardzo, bo ogólnie planujemy sobie wyjechać w podróż poślubną właśnie pod koniec października i myślałam, że już polecę na nowy paszport, dlatego chciałam właśnie wziąć ze sobą, dlatego właśnie chciałam teraz już jechać, wyrobić ten paszport, ale niestety, no trudno. Nic ty, na to nie poradzę, że tak to powiem. Dzisiaj ogólnie Jarek jest w pracy, ma dniówkę po długim czasie, bo ostatnimi czasy miał same nocki i przed wyjazdem do Polski teraz po powrocie, także ma dzisiaj dniówkę. Ja muszę jeszcze trochę ogarnąć mieszkanie, bo wczoraj tego nie zrobiłam ze względu na to, że byliśmy w Londynie i wróciliśmy dopiero było w 6:30, także cały dzień nam zeszło z tego Londynu wyjechać, to masakra po prostu, naprawdę. Co chwilę jakieś korki, co chwilę światła, ludzie w ogóle tam jeżdżą jak chcą, po prostu totalna masakra. My akurat musieliśmy do samego centrum jechać, więc z jakąś godzinę samą, czy nawet ponad, zajął nam wyjazd z Londynu, także spoko. No i muszę posprzątać, zrobić obiad i się trochę wyszykować, zrobić listę zakupów, bo dzisiaj wtorek, więc robimy zakupy spożywcze, tak jak wiecie. No i tak, kochani... sobie patrzę. Niby nie pada, ale jest mokro, chyba padało. Co zrobić? Naprawdę, ja już się stęskniłam za gadaniem do was totalnie i dlatego stwierdziłam, że nie ma bata, dzisiaj nagrywam, trochę do was pogadam. Dzisiaj taki luźny, domowy vlog. Opowiem wam, co się u mnie przez ten czas działo i w ogóle, bo jak wiecie, jesteście trochę z informacjami do tyłu. Także tak, teraz na razie uciekam, bo muszę trochę ogarnąć to mieszkanie, bo się ze wszystkim nie wyrobię, zanim wróci Jarek, ale potem się jeszcze do was na pewno odezwę. To znowu ja, jak widzicie, już jestem ogarnięta, znaczy ogarnięta, jeszcze włosy nie ogarnięte, bo jeszcze są lekko wilgotne,
ale makijaż już zrobiłam, brakuje tylko ust, ale na razie ust nie robię dopiero przed samym wyjściem. Jest godzina za 26, więc niedługo będzie Jarek. Ja zdążyłam ogarnąć mieszkanie, zrobiłam listę zakupów, zrobiłam makijaż i teraz robi się obiad, także myślę, że się ze wszystkim wyrobię. Ogólnie powiem Wam, że przybija się słoneczko, także super. Żeby tylko nie było tak, że od jutra będzie piękna pogoda, jak ja idę do pracy, no ale zobaczymy. Słuchajcie, powiem Wam, miałam Wam powiedzieć w ogóle, co słychać u mnie, więc u mnie się ogólnie nic nie zmieniło. Powróciła rzeczywistość, ja już weszłam w ten rytm pracy i w ogóle, więc już jest wszystko okej, ale jeszcze dalej nie mogę w to uwierzyć, że było tak naprawdę tyle planowania, bo my tak naprawdę datę ślubu ustaliliśmy krótko po naszych zaręczynach, czyli 2 lata przed całym ślubem. I ja wtedy pamiętam, mówiłam 2 lata do naszego ślubu, przecież to jest wieki całe, to są i ten czas szybko zleciał, potem był tylko rok, potem już pół roku, 4 miesiące i tak dalej. No i w końcu został tydzień do naszego ślubu, my wtedy właśnie jechaliśmy do Polski, było to całe pakowanie, ta cała radość i w ogóle. I nagle sobie zdałam sprawę, że już jest po wszystkim, że już jest po weselu, po poprawinach i... No i już, także naprawdę jestem w szoku. Teraz już minął miesiąc, więc w ogóle jestem tym bardziej w szoku. I ogólnie powiem Wam, że dużo ludzi, mam nadzieję, że będzie mnie dobrze widać, bo to teraz słońce mi świeci. Dużo ludzi się mnie pyta, co się zmieniło po ślubie, więc tak szczerze mówiąc, oprócz tego, że mam obrączkę na palcu i oprócz tego, że zmieniłam nazwisko i muszę wymienić wszystkie dokumenty i wszędzie zmienić nazwisko, to nic. Może kiedyś, no znaczy ja wiem, jestem przekonana, że kiedyś, kiedy wiecie, przed ślubem para musiała mieszkać osobno i dopiero tak naprawdę był ślub i po ślubie zaczęli wspólne mieszkanie razem, tak naprawdę wspólne życie, no to wiadomo, że coś się zmieniało, tak, bo jednak tutaj była, no dobra, miała narzeczonego, ale mieszkała z rodzicami na przykład, czy on mieszkał też z rodzicami i jednak wieczorami był sam w domu, jednak może nie spotykali się tak codziennie. A tutaj jednak zaczynają wspólne życie, będą ze sobą praktycznie 24 godziny na dobę. No oczywiście to tak w teorii 24 na dobę, bo wiadomo, że tak w życiu nie jest. I wiecie, i wtedy to się coś zmienia w tym życiu, tak? Mam rodzinę, mam swój własny dom teoretycznie, tak? Natomiast teraz w dzisiejszych czasach, kiedy pary nawet bez ślubu mieszkają razem, to ten ślub tak naprawdę no nic nie zmienia, tylko tyle, że oficjalnie teraz już jesteśmy razem i w ogóle, tak jak na przykład w naszym przypadku, tak, my mieszkaliśmy już ze sobą długi czas przed ślubem, więc mieliśmy to wspólne życie, tylko mniej oficjalnie, a teraz po prostu jest wszystko oficjalnie, ja mam nazwisko teraz takie samo jak Jarek, no i tyle, tak, na razie tyle i dlatego mówię, że nic się nie zmieniło takiego, tak. Właśnie mam bardzo dużo znajomych, którzy uważają, że ślub jest niepotrzebny i uważają, że bez sensu w ogóle ślub i tak dalej. Ja powiem szczerze, że ja rozumiem pary, które mieszkają ze sobą, są ze sobą po kilkanaście lat i w ogóle im jest tak dobrze, ale ja akurat zawsze byłam osobą, która chciała mieć rodzinę taką oficjalnie prawdziwą i właśnie... Nie chcę mieć potem problemów, jak się urodzi moje dziecko i dziecko będzie miało na przykład nazwisko Jarka, a ja zupełnie inne, tak? Jednak chcę, żebyśmy wszyscy mieli nazwisko to samo, żebyśmy byli wspólną rodziną i w ogóle to też chodzi o przyszłość, tak? Bo no wiadomo, my będziemy parą, okej, okay? Będziemy, wszyscy będą wiedzieć, że jesteśmy razem, ale kiedyś przyjdzie taki czas, że na przykład któryś z nas zachoruje i ta druga osoba nawet nie będzie mogła pójść nas odwiedzić w szpitalu, bo no... oficjalnie nie jest naszą rodziną, tak? Więc to chociażby też o to chodziło. Poza tym my chcieliśmy oboje tego ślubu i chcieliśmy być po prostu na zawsze razem. Mam nadzieję, że oczywiście tak będzie. No więc tak, to taka akurat moja taka myśl mi przyszła właśnie do głowy, żeby Wam o tym opowiedzieć. Lecę sprawdzić, jak się ma mój obiad i zaraz do Was jeszcze wrócę. Już jestem. Wszystko okej, zapytam. Teraz z kolei znowu się zachmurzyło, także pogoda jest super. Mówiłam Wam o tym, co się zmieniło po ślubie. Oczywiście nic, ale mam wrażenie, że dużo par w dzisiejszych czasach mówi to samo. Dobra. Kolejna kwestia, to chciałam Wam powiedzieć, że w niedzielę mieliśmy grilla. Ogólnie tak w zeszłym tygodniu, jak byliśmy u mamy, moja mama stwierdziła, że zjadłaby sobie coś z grilla, bo tak naprawdę w tym roku tylko raz miała okazję.
No i dobra, no to robimy grilla. Ja w niedzielę sprawdzałam w zeszłym tygodniu pogodę, no to w tą niedzielę, co była teraz, miało być słonecznie. No to mówię, idealnie. Zaprosiliśmy jeszcze moją kuzynkę z rodziną i w ogóle. I od poniedziałku sprawdzałam codziennie pogodę i ogólnie cały tydzień był słoneczny, piękny, ciepło, a w niedzielę miało padać. I ja mówię, nie, no jakaś masakra. Ale stwierdziliśmy, że to, że jest brzydka pogoda, to nam nie zepsuje zabawy. Po prostu nie będziemy siedzieć na dworze, tylko w domu. I tak się też stało. Trochę padało, ale Jarek i tak zrobił grilla. Było bardzo przyjemnie, posiedzieliśmy, pogadaliśmy, obejrzeliśmy film z wesela, bo moja kuzynka nie widziała zdjęcia, także było bardzo, bardzo miło. No i właśnie zostało nam dużo jedzenia, więc teraz właśnie na obiad dzisiaj piersi, które miały być na grillu, ale było ich za dużo i jeszcze moja mama przyniosła jedzenie, moja kuzynka, no i tak wiecie. Teraz smażę dzisiaj na obiad piersi, do tego ziemniaczki i suróweczki i taki obiadzik będzie. No więc tak, i powiem Wam, że ogólnie to testuję dla Was dużo kosmetyków, bo jak wiecie z vlogów z Polski i już w kilku filmikach też Wam mówiłam, że zrobiłam zakupy w Polsce dosyć duże i będę teraz testować wszystko, żeby pojawiły się recenzje tych produktów, bo byłam bardzo ciekawa wielu produktów, niektóre kupiłam po prostu, bo mnie wpadły w oko, a niektóre były zaplanowane i teraz właśnie wszystko testuję. Wy jeszcze już parę produktów widzieliście w ulubieńcach sierpnia, co kupiłam, ale ogólnie te hole, tak jak Wam mówiłam, się pojawią i zobaczycie, co kupiłam. I właśnie teraz ją testuję, więc za jakiś czas spodziewajcie się znowu recenzji, bo tak ostatnio sobie uświadomiłam, że już dawno żadnych recenzji nie było, więc teraz powrócą same nowości, jeżeli chodzi o moje kosmetyki i nie tylko. No i tak, dzisiaj, tak jak mówiłam, jedziemy na zakupy. I też muszę parę produktów sobie kupić, więc Wam pokażę, co kupiłam. Ale większość tak bardziej do domu, więc tego Wam nie będę pokazywać, bo to nie jest jakoś bardzo ekscytujące, prawda? No. Chyba będzie padać. Sprawdzę przez okno. Chyba tak. No trudno. No i tak. Wtorek dobiega nie za jakiś czas końca, a jutro już znowu do pracy i kolejny tydzień za nami. Tak jak Wam mówiłam, właśnie Wam nie mówiłam. Znaczy mówiłam, ale wcześniej, Jezu, ja jestem tak chaotyczna, się odzwyczają od nagrywania vlogów, także sorry. Mówiłam Wam, że... O, jakiś samolot lata. Mówiłam Wam, że w przyszłym miesiącu... Dobra, zacznę od nowa, bo już się pogubiłam. Mówiłam Wam, że planujemy polecieć w podróż poślubną. I właśnie tylko to zależy od tego, czy mój Jarek dostanie urlop, bo ja już dostałam, on jeszcze nie. I tak... Ogólnie zastanawialiśmy się, na co wydać nasze pieniądze ze ślubu, bo my chcieliśmy na ślub pieniądze. No i tak stwierdziliśmy, że dobra, sobie coś kupimy, tak? Na przykład do domu czy coś, ale za jakiś czas to nam się popsuje albo nam się znudzi i tego już nie będzie. I jednak stwierdziliśmy, że wolimy wybrać podróż poślubną, dlatego, żeby po prostu się odstresować, zrelaksować, no i żeby mieć pamiątkę, tak, że... Jednak podróż taka, to będziemy mieć zdjęcia, jakieś pamiątki na pewno przywieziemy i po pierwsze zostanie to nam w głowie, tak, do końca życia. Więc stwierdziliśmy, że to będzie najlepiej. A poza tym, tak naprawdę, no to ten urlop, który mieliśmy w marcu, no to niestety, no to nie był taki prawdziwy urlop. Okej, od pracy odpoczęliśmy, ale było bardzo dużo załatwiania, bardzo dużo spotkań i tak naprawdę to nie było żadnego relaksu. Ten urlop, no to też nie był jakoś taki bardzo relaksujący urlop, bo jednak też było dużo załatwiania, jeszcze przed ślubem dużo latania, potem ślub, poprawiny, wesele, wszystko. Potem po ślubie też było dużo załatwiania i zakupy i wszystko, więc też za bardzo nie było czasu. I tak naprawdę 3 ostatnie dni urlopu to mieliśmy takie luźniejsze, no i wtedy dopiero odpoczęliśmy. No ale co to jest, tak? De facto od pracy odpoczęliśmy, nie mogę powiedzieć, że nie, bo mi było bardzo ciężko wrócić do pracy. No, ale taki, wiecie, typowy urlop. Ja pamiętam, jak w zeszłym roku byliśmy w Hiszpanii na tydzień, to po prostu był taki relaks. To był chyba najlepszy urlop w moim życiu. Taki po prostu chill out. Nic nie robiliśmy, tylko relaks i w ogóle. Więc bardzo się cieszę na ten wyjazd. Tak jak mówiłam, jeżeli Jarek dostanie urlop, polecimy pod koniec października na Maltę. Tak, tak. Właśnie tak zdecydowaliśmy się, bo chcemy lecieć ogólnie stąd. A stąd lecą samoloty do Hiszpanii, do Polski,
do Krakowa, do Portugalii i właśnie na Maltę. Ja bardzo chciałam polecieć do Hiszpanii, bo ja się, jak byliśmy ostatnio, zakochałam w Hiszpanii. No ale Jarek stwierdził, że już byliśmy, to lećmy gdzieś indziej. No i wybraliśmy Maltę. Także zobaczymy, czy się uda, czy Jarek dostanie ten urlop. Na razie jego manager jest na urlopie i Jarek mi nic nie pisał, że urlop ma, więc raczej mu jeszcze nie podpisał, także musimy czekać. Natomiast w listopadzie wyszedł nam taki krótki wyjazd też do Polski, do Katowic. Znaczy, może nie do końca do Katowic, ale w okolice Katowic. Do Jarka siostry jedziemy. Tak, do Jarka siostry na weekend dosłownie. W piątek lecimy i w poniedziałek wracamy. Także to tak wyszło spontanicznie, niespodziewanie. Nie spodziewałam się, że w tym roku jeszcze będę w Polsce, ale będę. Także lecimy oczywiście. To też zależy od tego, czy Jarek dostanie urlop, bo ja już urlop mam zaklepany, więc ja mogę lecieć. Nie, żartuję. Tak, ale ja mam urlop podpisany, czekamy na Jarka urlop. I tak to się prezentuje, moi kochani, więc jeszcze ten koniec roku nie będzie taki zły dla nas i taki nudny, bo jeszcze tam parę dni urlopowych nam zostało. Tak. No i tak, kochani, ja teraz polecę już, bo niedługo wraca Jarek. Nie wiem, która jest godzina w ogóle. W ogóle nie mam orientacji. Za 10:06, czyli zaraz Jarek wraca z pracy, za chwilę kończy w ogóle pracę. Także ja lecę ten obiad do końca szykować i jeszcze się do Was dzisiaj odezwam. Myślę, że dopiero po zakupach pokażę Wam, co kupiłam, jeżeli chodzi tam o te pielęgnacje, bo coś tam na pewno kupię, bo mam już na liście. No i będę kończyć, żeby dzisiaj Wam tego vloga zmontować i żeby był gotowy do wrzucenia, chociaż mówię, tego vloga dopiero zobaczycie później. Wróciliśmy właśnie z zakupów. Jest godzina 21. Pojechaliśmy na zakupy... Coś mi aparat krzywo mam, sorry. Pojechaliśmy na zakupy, ogólnie było w 7:30. No to i tak nam szybko poszło. Byliśmy w Aździe jak standardowo i w Polaku. Kupiliśmy oczywiście jedzenie, trochę chemii i pokażę Wam zaraz, co kupiłam z chemii. W ogóle powiem Wam, że stwierdzam, że jednak nie lubię, jak jest zimno. Znaczy ogólnie nie jest zimno dzisiaj, jest ciepło w miarę, chociaż jest wilgotno i mokro. Ale chodzi o to, że wiecie, tak szybko robi się już ciemno. Jeszcze do niedawna o godzinie 9:10 było jasno, a teraz jest już godzina 8 i jest ciemno. I naprawdę mi się to nie podoba. Tym bardziej, że wiecie, jak jest okres zimowy, to jest tak, że ja wstaję rano do pracy, jest ciemno, idę do pracy, jest ciemno, wracam z pracy, jest ciemno. Także naprawdę to jest takie trochę niefajne. No ale dobra, co roku jest to samo i trzeba się z tym pogodzić po prostu. Pokażę Wam teraz, co dzisiaj kupiłam. Więc kupiłam dwa opakowania chusteczek Velvet, takich w pudełkach wyciąganych. One się u nas bardzo dobrze sprawdzają. Zawsze pod stołem w salonie je mamy. I one kiedyś kupowaliśmy w takim jednym dużym opakowaniu, ale teraz już ich nie ma i są w takich małych. I mają bardzo fajne opakowanie. Tutaj mamy takie kolorowe, tu jest jeszcze inne, a teraz mamy w ogóle całe żółte. Także te chusteczki są fajne. Poprzednio kupowaliśmy z Azdy, takiej firmy też dla Azdy, która robi, ale niestety one były dużo gorsze niż te. Te są takie mięciutkie i bardzo, bardzo fajne. Dalej Wam pokażę, co kupiliśmy. To jeżeli... leci mi. To jeżeli chodzi o takie domowe produkty, to kupiliśmy mleczko do czyszczenia kuchenki. My mamy kuchenkę elektryczną, więc z nią trzeba uważać, także takie mleczko używamy, jest najlepsze do niej. Kolejny produkt, który kupiliśmy, to jest Cylindbank. Powiem Wam, że ogólnie ja nie używałam nigdy Cylindbank. Dzisiaj w ogóle sprzątałam i się okazało, że bardzo dużo produktów do czyszczenia się pokończyło, więc trzeba było kupić. I ja używałam czegoś innego, ale dzisiaj zobaczyłam to, a że było w takiej samej cenie to co ja zawsze używam, no to stwierdziłam, że wypróbuję. Używała któraś z Was to? Dajcie znać, jak się sprawdziło. Dalej kupiłam polskie pronto. To jest to samo co pronto w Polsce i tym bardzo dobrze się ściera kurze. Właśnie się skończyło, więc kupiłam kolejne. I Domestos, tylko że ja używam biały Domestos z bliczem, dlatego że jak my się wprowadziliśmy tutaj do domu, to nasza toaleta była strasznie, miała dużo kamienia
I ja nie mogłam tym niczym usunąć, dosłownie niczym. I w końcu poszłam do Azdy właśnie i tam znalazłam Domestos właśnie z bliczem i mówię, to jest nasza ostatnia deska ratunku i uwierzcie mi, że teraz już nie ma ani po prostu śladu po tym kamieniu. Także ten Domestos jest najlepszy, jeżeli chodzi o toaletę. Dobra, i teraz już takie rzeczy normalne. Normalne w sensie, że do twarz. Kupiłam Jarkowi żel, bo on teraz używa, nie wiem czy wam mówiłam, takie jak ja żele. I jego się skończył, więc kupiłam mu taki, tylko że nie było tego normalizującego, co on używał, i kupiłam mu z peelingiem. I taki żel u nas kosztuje 2,69, akurat jest cena. Muszę ją zdrapać. Dalej kupiłam sobie dezodorant Sanex tym razem. Bo mu się kończy ten niwa i postanowiłam wypróbować coś nowego. No i wzięłam ten Sanex. Nie wiem, czy on będzie dobry. Wiem, że podobno żele z ich firmy do mycia ciała się sprawdzają, więc może dezodorant też mi się sprawdzi. Dam wam koniecznie znać. Kupiłam sobie dwie maseczki z Garniera, tym razem różowe. Ostatnio właśnie byłam w Aździe i się okazało, że teraz są też, oprócz tych niebieskich, co ja stosowałam, są też te różowe. I sobie kupiłam jedną na spróbowanie, okazało się, że też działa świetnie, więc sobie tym razem wzięłam dwie. A co? Bardzo, bardzo fajna. I jeszcze zakupiłam sobie krem pod oczy z ziaj kozie mleko. Ogólnie z tym kremem to było tak, że w zeszłym tygodniu byłam w polskim sklepie i tam był taki z ziaj żel pod oczy i chciałam go spróbować i przetestować, a że teraz mi się mój, ale wtedy jeszcze miałam krem, a teraz mi się mój krem kończy i stwierdziłam, że sobie muszę kupić w polskim sklepie ten żel, żeby go przetestować, bo mi się kończy krem. No i szłam do polskiego sklepu i mówię, znając moje życie, nie będzie. I oczywiście nie było, i tylko był jedyny taki krem pod oczy, kozie mleko. To jest to krem pod oczy, skóra sucha, skłonna do zmarszczek, mleczny kompres. Nic innego nie było, więc musiałam wziąć to, bo do Azdy już mi się nie chciało cofać, a krem muszę mieć. Także przetestuję i po prostu sprawdzę, co i jak. No i to właśnie były takie moje, małe zakupy. Większość to jest bardziej do domu, ale też wam przy okazji pokazałam. Dobrze, moi kochani, myślę, że już ten vlog na dzisiaj zakończę. Wiem, że jakoś zbyt długo nie trwał, ale może to i lepiej. Będąc w Polsce, jak nagrywałam te vlogi i tak potem je montowałam i one wychodziły bardzo krótkie, to stwierdziłam, że fajnie, czemu nie? Można być i tak, a po co od razu vlogi po 40 minut, tak jak to ja miałam kiedyś uczynić. No i tak, ten vlog i tak wam się pojawi troszkę później. Dzisiaj go ogólnie już zmontuję, myślę, i będzie czekał. I myślę, że zaplanuję już wrzucenie tych filmów pozostałych. Także spodziewajcie się jeszcze jednego vloga z Polski i potem dwa hole zakupowe i będziemy już jechać na bieżąco. Także tak. Dalej nie mogę w to uwierzyć, że to już miesiąc po ślubie. No ale dobra, takie jest życie, czas leci. Teraz tylko mam nadzieję, że Jarek dostanie urlop i pojedziemy właśnie w podróż poślubną, potem do Polski na ten weekend, a potem znowu będą święta i kolejny nowy rok. Także czas szybko biegnie. Jeszcze wam powiem, bo nie wiem, czy wam wspomniałam w tym vlogu, raczej nie. Jeżeli oglądaliście mój filmik Ulubieńcy sierpnia oraz projekt Denko, to wiecie, że założyłam sobie profil na Instagramie. Także jeżeli nie wiecie, to serdecznie Was zapraszam. Będziemy tam w kontakcie i w ogóle, także obserwujcie, żeby być na bieżąco. W ogóle powiem Wam, że z tym Instagramem to było tak, że ja ogólnie posiadam konto na Facebooku, ale moje prywatne konto. I tak się zastanawiałam już od dłuższego czasu, czy założyć sobie, wiecie, profil jako ja, jako youtuberka, ale tak jakoś miałam takie pewne obawy, bo stwierdziłam, że nie mam jeszcze dużo subskrypcji, w ogóle to po co i tak dalej. No i w końcu, nie wiem, tak jakoś przyszło, że mówię, a zakładam na Instagramie, a co? No i założyłam i mam. Także serdecznie Was zapraszam na mój Instagram. To już by było na tyle. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że vlog Wam się spodobał. Widzimy się w następnym filmiku. Do usłyszenia. Buziaczki. Pa, pa.